Gawenda historyczno-literacka Zygmunta Nowakowskiego z Londynu. Temat: bajkopisarstwo Ignacego Krasickiego. O wy, co wszystkie porzuciwszy względy, za cackiem bierzeć gotowi z zapędy, za cackiem, które zbyt wysoko leci, bajki wam niosę. Posłuchajcie, dzieci. Tak pisze o swych bajkach książę biskup warmiński Ignacy Krasicki, ale jego bajki nie są bynajmniej przeznaczone dla dzieci, lecz dla ludzi starszych albo nawet starych. Nie ma w tych bajkach ani śpiącej królewny, ani zaczarowanej szklanej góry, ani rycerzy na wspaniałych rumakach. Nie ma wróżek, smoków latających. Są zaś przeważnie zwierzęta, więc żółwie, psy, osły, barany, lwy, słowiki, myszy, wilki, żaby, czaple, koguty, gęsi. Słowem, cała menażeria. Są w bajkach Krasickiego także i ludzie, ale nie figury z bajki, tylko jakieś szare postacie, więc zwykły chłop, furman, jest ktoś kulawy, ktoś ślepy, jest dewotka, żebrak, jest skąpiec i tak dalej, i tak dalej. To bajki, jak powiedziałem, nie dla dzieci. Bajki raczej pełne zadumy, zwątpienia, nawet goryczy. Bajki smutne. Tak jest, smutne, ale piękne. Ba, przepiękne. Czy można śmiać się, czytając je? Ależ tak, naturalnie można śmiać się. Jednak będzie to śmiech trochę odrobinę kwaśny. Może nawet śmiech zmieszany pół na pół ze łzami. Weźmy pierwszą z brzegu bajkę, więc na przykład o panu i o psie. Pies szczekał na złodzieja, całą noc się trudził. Obili go nazajutrz, że pana obudził. Spał smaczno drugiej nocy, złodzieja nie czekał. Ten dom skradł. Psa obili za to, że nie szczekał. I tak źle, i tak niedobrze. Trudno dogodzić ludziom. Raz dostał pies bicie za to, że szczekał, raz za to, że nie szczekał. Ileż pesymizmu jest w tej króciutkiej bajce, która ma wszystkiego cztery wiersze. Właściwie nie bajka, ale pigułka gorzka, jak 100 diabłów, którą polykamy, otrząsając się. I żal nam psa, tego biednego psa z bajki, który w każdym wypadku bierze lanie. Lecz jak wypieszczone, jak wypolerowane są te cztery linijki. Żeby się kto na łbie postawił, nie potrafi skondensować w tej pigułce, w tej kropelce tyle treści. Jaka szkoda, że bajki lub raczej epigramaty Krasickiego, dorównujące bajkom La Fontaine'a czy Królowa, albo nawet je przewyższające, są jedynie własnością naszą. Podczas gdy powinny być własnością całego świata. Znam tylko przekład jednej bajki na język włoski. Ukazał się w piśmie Iridione, wydawanym z inicjatywy drugiego korpusu generała Andersa przed jakimiś kilkunastu laty. To bajka pod tytułem Wilki i Agnie. Przetłumaczył ją wcale zręcznie wielki przyjaciel nasz, Damianie, ale daleko temu przekładowi do oryginału. Krasicki pisał tak, jak nikt inny w świecie. Słusznie powiedział Kraszewski, że bajki Krasickiego są tak skończone, tak wydlutowane, wygładzone jak pieścidełka. Pieścidełka te wyszły spod pióra kotka, jak pieszczotliwie zwał Krasickiego król Stanisław August. Ale ten kotek poszedł swoją własną drogą i zrobił królowi wielki zawód. Nie chciał ani kariery politycznej, ani dworskiej. Nudziło go to śmiertelnie. Obsypany zaszczytami, dopuszczony do poufałych stosunków z królem, młody dostojnik, książę biskup, nie miał zamiaru palić wonnych kadzideł i prawić komplementów. W głowie mu to nie postało ani na chwilę. Posiadłszy w swej stolicy książęco-biskupiej w Heilsbergu, tylko w Litzbarku Warmińskim. Heilsberg to nazwa niemiecka, świeższej daty. Podczas gdy dawniej mówiło się Litzbark Warmiński i tak mówimy znowu dzisiaj. Więc Krasicki, osiadłszy w Litzbarku, powiedział sobie, że
Na tym już pozostanie, że dworskim poetą, panegirystą, jakim był Naruszewicz albo Trębecki, nie będzie. Trębecki. Stanisław August zwał Krasickiego kotkiem, a Trębecki sam siebie porównał do ulubionego pieska królewskiego. Czy dola szczęsna, czy skołatana przez dzikie ludów narowy, ten, zawsze strzegąc stóp swego pana, żywot dać przy nich gotowy. Z równością myśli wszystko to znosi, co zdara dola niebieska. Służy najwierniej, o nic nie prosi. Mójże to obraz, czy pieska? Na usprawiedliwienie Trębeckiego trzeba powiedzieć, że porównał siebie do pieska królewskiego wtedy, gdy Stanisław August, już zdetronizowany, już przebywający na wygnaniu w Petersburgu, nic mu dać nie mógł. Jednakże mimo wszystko ten zgrabny wiersz sprawia przykre wrażenie. Niczego podobnego nie znajdziemy w całej twórczości księcia poetów. Mógłby o sobie powiedzieć jak Kochanowski. Sobie śpiewam, a muzom. Gdyby nie to, że pisał z myślą o czytelniku, którego chciał uczyć. Wyjątek stanowią bajki, bo w nich Krasicki nie uczy, ale filozofuje, jakby na własny rachunek, nikogo nie chcąc uczyć, ani też nie chcąc poprawiać świata. Przeciwnie, z bajek Krasickiego zdawałoby się wynikać, że świata nie można poprawić, że ten świat jest i będzie zły. Jaką porcję pesymizmu wpakował książę biskup w każdą z bajek, na przykład w bajkę o dewotce. Dewotce służebnica w czymś się przewiniła właśnie na ten czas, kiedy pacierze kończyła. Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny, mówiąc właśnie te słowa i odpuść nam winy, jako i my odpuszczamy, biła bez litości. Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności. Ileż fałszu, ile hipokryzji, ile przewrotności odmalował książę biskup w tych króciutkich 6 wierszykach, które składają się na obraz pełny, wykończony do ostatniego szczegółu. I o tych obrazkach mówi autor, bajki wam niosę, posłuchajcie dzieci. Jakże wygląda Krasicki? Bratanek tak go przedstawia. Rysy twarzy miał najregularniejsze, oczy czarne, nos pociągły, proporcjonalny, twarz bardziej podługowata jak okrągła, pleć trochę śniadawa. Był jeden z pięknych ludzi swego wieku. Notabene ten bratanek, jak i inni krewniacy, naciągał, doił niemiłosiernie poetę, który nigdy nie mógł oprzeć się prośbom i dla całej rodziny miał zawsze kabzę otwartą. Choć umiał rządzić mądrze swą diecezją, choć jako biskup i zarazem zwierzchnik polityczny wystrzegał się deficytu, przecie w życiu prywatnym był rozrzutny i przyszło aż do tego, że musiał wysprzedawać swe zbiory dzieł sztuki, a nawet musiał prosić króla Fryderyka Wielkiego o ustanowienie specjalnej komisji, która by doprowadziła do jakiego takiego porządku jego finanse. Czy pisanie przychodziło mu z łatwością? I tak, i nie. Rozmaicie bywało. Sam mówi o tym, jak powstają jego bajki. A, jeszcze jedną? Albo to przychodzą bajki na rozkaz? Gdy zechcą, się rodzą, a kiedy nie chcą, wolaj, wrzesz jak czajka, nie przyjdzie bajka. Z tej jakże szczerej spowiedzi zdawałoby się wynikać, że Krasicki czekał na natchnienie, że pisał tylko z wewnętrznego impulsu, że ulegał jakiejś tajemniczej ściele. A przecież w całej jego przebogatej, różnorodnej twórczości na próżno szukalibyśmy natchnienia. Zaczął pisać na serio dopiero po 30 i wszystko, co wyszło spod jego pióra, było dziełem świetnej roboty, dziełem kunsztu niezrównanego, ale nie dziełem natchnionej poezji. Trafnie zauważono, że w Krasickim było coś z dziennikarza.
Pamiętajmy zaś, że rozpocząwszy karierę publicystyczną za młodu w Monitorze i w Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych, pozostał niemal do śmierci wierny dziennikarstwu. Jeszcze na 2 lata przed zgonem Krasicki, już nie biskup warmiński, ale arcybiskup gnieźnieński, jest redaktorem pisma Co tydzień. Że mu się chciało, że nie spoczął na laurach, których zebrał więcej niż ktokolwiek z współczesnych. Arcybiskup, redaktor, widział świat coś podobnego. Ktoś rzekł słusznie, że styl bajek jest prostszy od codziennej prozy, a ktoś drugi równie słusznie powiedział, że te bajki to jakby jajo Kolumba. Rzeczywiście, wiersze Krasickiego są niemal prozą i są zarazem uproszczeniem sytuacji. Uproszczeniem takim, jakiego dokonał Kolumb, nadbijając z jednej strony jajo. Krasickiemu wystarcza byle zdanie, złożone z kilku słów, jak na przykład lepiej mnie bez obuwia, niż jemu bez nogi. Albo płakał ojciec, że stary, płakał syn, że młody. Jakaż zdumiewająca oszczędność w tym skrócie. Jaki skąpiec, jaki sknera to pisał. Krasicki jest wzorem wyjątkowej dyscypliny pisarskiej. Umie ograniczyć się do rozmiarów niezbędnych. Wie, że najmniejsza dobudówka popsułaby efekt. Muszę być szczery. Oczywiście liznąłem Krasickiego przed wiekami, będąc jeszcze uczniem gimnazjalnym. Potem słuchałem wykładów Chrząskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale odszedłem daleko od tego. Biblioteka w mojej krakowskiej willi pod gałązką rozmarynu zawierała wybór pism Krasickiego, który jednak tkwił wysoko, bardzo wysoko na niedosiężnych półkach. I dopiero tu, w Anglii, tu, w Londynie, po długich wielu latach wróciłem do Krasickiego. Możecie się państwo śmiać ze mnie, ale brak mi tu obrazów najprostszych, najbardziej pospolitych, codziennych. Brak mi tej całej menażerii, która występuje w bajkach. Słowo honoru daje, że nie widziałem w Anglii na przykład żaby. Nie słyszałem ani razu śpiewu słowika. Oko moje nie uświadczyło kosa ani szczygła, a tym bardziej jastrzębia. Menażeria. Jest w Londynie olbrzymi ogród zoologiczny, ale nigdy tam nie byłem i nie pójdę za skarby świata. Nie chcę oglądać stworzeń bożych w klatce, za kratami żelaznymi, bo psia krew. Sam także jestem jakby w klatce. Przepraszam. Bardzo przepraszam za ten wybuch liryczny. Już więcej nie będę. Poprawię się. Czy bajki Krasickiego są oryginalne? Ależ jeśli idzie o samą treść, czerpał ją skąd się tylko dało i wcale się tego nie wstydził. Jednak nie odwalał żywcem, lecz zmieniał. Szarabiał, głównie skracał, czyniąc z rzeczy cudzej, więc na przykład greckiej, francuskiej czy innej, rzecz polską, arcypolską. Mówiono o bajkach, że nie mają kolorytu lokalnego, że ich tłem może być jakikolwiek kraj i jakikolwiek czas. Ale tak można było mówić, czytając Krasickiego na własnych śmieciach. Mickiewicz, już w Paryżu, już profesor Collège de France, patrzył na tę sprawę trochę inaczej i twierdził, że w Krasickim słychać świergot i śpiewanie, piosenkę słowiańską. Jak Mickiewicz nad Sekwaną, tak ja, mizerak, nad Tamizą raduję się tym świergotem i tym śpiewaniem. Stary już jestem, nawet bardzo stary. A Krasicki, ten wedle wyrażenia jego bratanka, jeden z pięknych ludzi swego wieku, wkłada mi w ręce wytwornie oprawiony tomik i mówi z uśmiechem: bajki wam niosę, posłuchajcie dzieci. Mówił Zygmunt Nowakowski z Londynu.